Nauka żeglowania dla dzieci od 7 do 10 lat. W poniedziałek 3 sierpnia rusza darmowy program Pro Sailing, jednak warto zapisać się już wcześniej, bowiem zostało niewiele miejsc. Dzieciaki będą uczyć się, jak właśnie pływać zgodnie z wiatrem, żeby chciały popłynąć tam, gdzie chcą. Żeby pod koniec turnusu wiedzieli, jak dopłynąć od danego znaku do danego znaku na wodzie. Uczestnicy są w stanie opanować te umiejętności po 15-godzinnym kursie. Zajęcia będą się odbywać przez cały sierpień i być może pierwszy tydzień września. Dzieci będą się uczyć żeglować od poniedziałku do piątku, po 3 godziny dziennie. Na pewno strach, co się dzieje z tą łódką. Większość dzieci jest przerażona, bo to jest pierwszy raz są na czymś, na czym nie wiedzą, co robić i większość rzeczy muszą sami jakby podejmować decyzje sami. My możemy jedynie im tylko podpowiedzieć. Zrób tak, ale to oni muszą podjąć decyzję, czy to zrobią, czy posłuchają naszych rad, żeby dopłynąć gdzie chcą. W żeglarstwie wiele zależy od umiejętności, jednak nawet w przypadku wywrócenia się łódki, dzięki jej specjalnemu wyposażeniu nie zacznie ona tonąć. Dzieciaki się uczą odwracać te łódki, płynąć dalej, dalej się ścigać. Żeglarstwo użyje też dużo pokory, bo jednak nie możemy walczyć z wiatrem i wodą, tylko musimy jakby z nimi współgrać, żeby to wszystko działało. Generalnie tylko drugi zestaw ubrań. Pogoda jest różna, no wiadomo, ubrania dostosowane do warunków panujących. Jak jest ciepło, to może być krótki rękawek, jak jest chłodnie, to jakąś tam bluzę zrobić. Nie trzeba przynosić, nie trzeba kupować dziecku żadnych dodatkowych ubrań. Przez cały sprzęt, jak i kamizelki asekuracyjne zapewniamy w klubie. Program został stworzony przez Polski Związek Żeglarski. Jeśli uczestnicy będą chcieli kontynuować swoją przygodę z żeglarstwem, mogą to zrobić w jednym z klubów. W jaki sposób dziecko może uczestniczyć w kursie Pole Sailing? Jedyna możliwość zapisu do programu jest przez stronę Pole Sailing www.polesailing.pl. Tam wypełnia się wszystkie dane. Ja jako koordynator, otrzymując te dane z PZŻ-u, wysyłam już do rodziców informacje odnośnie wolnych terminów, możliwości zapisywania się do poszczególnych grup. Nauka żeglarstwa podczas upalnych wakacji w mieście może być dobrym sposobem na spędzenie wolnego czasu, odpoczynek i poznanie nowych rzeczy. Echo 24, Oliwia Stasiak.